Chcemy zaglądać do Bożego Słowa, no bo o czym mamy mówić? Skąd mamy czerpać? Po pierwsze, tam jest prawda, po drugie, tam jest zawsze zachęta. I chcę wam przypomnieć, chcę tobie, bracie i siostro, przypomnieć, że masz naprawdę bardzo, bardzo wielki przywilej, będąc Bożym dzieckiem. Niektórzy ludzie na tym świecie zdobyli prawie wszystko. Są tacy, ale w ich sercu ciągle jest pustka. I nie mają odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięli i dokąd zmierzają. I mimo tego, że obfitują bardzo wiele rzeczy, których inni chcieliby bardzo mieć i w takiej mierze, okazuje się, że to nie wystarcza, że ta pustka nie jest zapełniona. Wydają też miliony, można powiedzieć miliardy dolarów czy euro po to, aby zdobyć jakiś sygnał, żeby dostać jakąś informację z kosmosu, no bo może ktoś tam jest, no bo powinien chyba ktoś tam być, no bo no, na logikę wydaje się, że musi ktoś być. I w poszukiwaniu właśnie tego sygnału robią bardzo wiele. Natomiast ty masz sygnał bardzo wyraźny, bardzo precyzyjny, jednoznaczny, pewny, zachęcający. I wiesz, skąd się wziąłeś i dokąd zmierzasz. Wiecie, to jest jeden z wielu, wielu wspaniałych, niesamowitych przywilejów, jakie mamy dzięki Bożej łasce. Myślałem o rolnikach. Chcę przedstawić jakby dwie takie postawy możliwe rolników i to, co oni robią ze swoim ziarnem. No, mają do dyspozycji, zwykle jest nowy okres, się zaczyna cyklu, więc jeden z rolników może postąpić w taki sposób, że no patrzy, takie dobre ziarno, można z tego wiele mąki zrobić i upiec, różne rzeczy, no, są różne smakołyki, można z tego zrobić, można sobie pozwolić. I taki jeden rolnik, powiedzmy, podejdzie z takim nastawieniem, weźmie ten przywilej, wrzuci na luz, jest fajnie, może sobie dogadzać, jest przyjemnie, można sobie pofolgować. Nie myśli o tym, co tam będzie później. Drugi rolnik wie o tym, że żeby zebrać kiedyś, to musi to ziarno zasiać. W związku z tym potrzebuje pewnych głębokich refleksji, przemyśleń. No, trzeba trochę uszczuplić, może nie pozwolić sobie tak luźno zupełnie, ale trzeba zrobić obliczenie, ile tego ziarna potrzebuje zostawić na zasiew. Musi się może ograniczyć trochę, żeby rzeczywiście później miał w pełni, mógł obsiać swoje pole. Musi się zdyscyplinować. To nie jest łatwe. Ale na pewno myśl o efekcie przyszłym, że kiedy będzie miał to ziarno i je odłoży, zostawi i będzie miał co wsiać w ziemię i później będzie mógł zebrać plon, na pewno jest mobilizujące. Dwie takie możliwe postawy. Po czasie moglibyśmy popatrzeć na tego jednego i drugiego rolnika i byśmy zobaczyli najprawdopodobniej dwa takie charakterystyczne obrazy. Ten, który dał sobie na luz, który skonsumował, nie myślał za bardzo o przyszłości, nie mobilizował się, nie ograniczał się. Prawdopodobnie moglibyśmy tam zobaczyć irytację. O, nie ma ziarna. Jestem zły. Złość, może nawet rozpacz, co będzie, jest rodzina, są moje potrzeby i sytuacja jest teraz bez wyjścia. Ziarno zostało lekkomyślnie w całości skonsumowane. No przecież było wiadomo, może mogą się pojawiać wyrzuty, było wiadomo, że trzeba tego ziarna przecież zostawić na przyszłość. Wystarczyło tylko szczera analiza i wyciągnąć pewne wnioski i wprowadzić je w życie. I byłoby okej. Drugi rolnik, ten, który postąpił inaczej, no to, że teraz ma plon, że zżął, to wymagało na pewno pracy, wysiłku, mobilizacji, pewnych wyrzeczeń. Ale teraz
można ze spichlerza brać bez obaw, regularnie, w miarę potrzeby, dlatego że była właściwa postawa, a praca została wykonana i według potrzeb można teraz cieszyć się i korzystać z tego. Gdzie Pan Bóg zawarł nam pewne prawdy w przyrodzie i mamy mnóstwo lekcji, gdzie się obejrzymy, tam mamy wiele pięknych lekcji od Pana Boga. I tak jak w tym pierwszym przykładzie, mamy sytuację, mamy ilustrację tego pozornego zysku, tego zachowania jakby po swojemu, według swoich myśli. Wiecie, gdyby Pan Jezus nie wychylał się ze zwiastowaniem Ewangelii, będąc tu na ziemi, bo oczywiście byłoby to łatwiej, no, ile problemów by uniknął, ile konfliktów, ile trudności. Miałby na pewno o wiele przyjemniejsze życie. Gdyby się nie wychylał z tym, że jednak przekazywał prawdę, my bylibyśmy nieświadomi tego, kim jest Bóg, tego, jaki Bóg ma plan, tego, jak Jezus nas kocha. I wielu ważnych elementów życia, z którymi się potem spotykamy i które mając Jego naukę, możemy rozumieć, możemy wiedzieć. Nie musimy się bać, nie musimy się buntować. Gdyby Jezus nie oddał swojego życia za nas, to w ogóle nie mielibyśmy żadnej wielkiej nadziei. Moglibyśmy żyć mrzonkami, jakimiś iluzjami, jakimiś chwilowymi celami, które i tak by nas ostatecznie zawodziły. Gdyby Jezus nie miał tej właściwej postawy, marne byłoby nasze życie. Chciałbym, abyśmy razem sięgnęli do fragmentu z Ewangelii Jana, 12 rozdziału. Ewangelia według Jana, 12 rozdział. Zawsze był w przeszłości, w dobrej przeszłości zawsze był taki dobry szelest kartek. Nie wiem, jak teraz można rozpoznać, że ktoś otwiera Boże Słowo, jak ma komórkę. Tych kartek już jest trochę mniej, ale zawsze to takie dobre, kiedy tak człowiek sięgamy do Bożego Słowa, sięgamy do źródła, sprawdzamy, analizujemy, wyciągamy wnioski, podkreślamy, zapisujemy, robimy plan, robimy z tego jak największy użytek. A więc Ewangelia na 12 rozdział, jakkolwiek sobie otworzymy, od 20 wiersza przeczytajmy. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. W życiu Pana Jezusa my wiemy o tym, że Pan Jezus też o tym wyrażał to, że On przyszedł dla narodu izraelskiego. On zrobił ten początek dobrej nowiny dla tego narodu, dla którego Bóg dał obietnicę i głównie w tym narodzie funkcjonował, praktycznie cały czas się tam obracał, nie wychodził praktycznie do innych narodów. Natomiast pod koniec Jego życia, tak jak tu już jesteśmy w tej Ewangelii Jana 12 rozdziale, pod koniec życia Pana Jezusa widzimy, że zaczynają się pojawiać też inni, no i tu są akurat Grecy. I myślę, że dlatego tu widzimy też taką sytuację, to tak przy okazji może tylko zahaczę o to. Widzimy też Filipa, który był z Betsajdy. Może to jest podkreślone ze względu na to, że Betsajda była właśnie już gdzieś, czy Galilea i rejon Betsajdy, Dziesięciogrodu, był gdzieś na granicy już z pogańskim narodem, z pogańskimi narodami. W związku z tym Filip być może, że nawet miał jakieś większe kontakty z innymi narodami, ale Filip był jedynym uczniem Pana Jezusa, który miał greckie imię. Może to sprawiło, że akurat ci Grecy
z nim się skontaktowali. Natomiast jak czytamy inne fragmenty z Bożego Słowa, to możemy zauważyć, że Filip był człowiekiem, który tak trochę potrzebował jakby wsparcia, potrzebował pomocy, potrzebował jeszcze się kogoś poradzić. No i w tej sytuacji też widzimy, że Filip nie poszedł już ze sprawą bezpośrednio do Pana Jezusa, ale poszedł do Andrzeja. Andrzej z kolei jest takim człowiekiem chyba takim obrotnym. Wiele go nie widzimy w Ewangeliach, natomiast widzimy go w sytuacji, kiedy pośredniczy jakby. On dowiedział się o Jezusie i on zaczyna, on ma inicjatywę, on zaczyna innych uczniów zaznajamiać z Panem Jezusem. I tu mamy podobną sytuację, kiedy Filip skontaktował się z Andrzejem, z tym człowiekiem chyba, z inicjatywą, no to wtedy Andrzej już wiedział, że dobra, idziemy prosto do Jezusa. Tu jego działanie było konkretne i bezpośrednie. I widzimy, że Pan Jezus wypowiada się w taki ciekawy sposób. Pan Jezus w ogóle, Pan Bóg mówi o tym, że Pan Jezus mówi o tym 23 wierszu, że nadeszła Jego godzina. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Jezus mówił o swojej śmierci. On na tą godzinę przyszedł, on wiele razy też o tym wspominał, mówił, to był główny cel Jego przyjścia na ten świat, aby wreszcie położyć swoje życie, aby zostać ukarany za grzechy, które nie popełnił, za nasze grzechy. I to był ten kulminacyjny moment. Wygląda na to, że kiedy Pan Jezus widzi, że już jakby ludzie z innych narodów zaczynają się do Niego zwracać i szukać tej prawdy, to On wiedział, że to już nie jest Jego rola. On nie po to przyszedł. My wiemy o tym, że później takim szczególnym apostołem był apostoł Paweł, ale zresztą nie tylko. Więc Pan Jezus już mówi o swoim celu. Ja, już na mnie jest czas. To jest dla mnie sygnał. Nadeszła godzina. Tylko, że mówi tu o śmierci, a mówi jakby idę na śmierć, aby być uwielbionym. No, w mentalności naszej, takiej ludzkiej, nie za bardzo chyba te dwie rzeczy ze sobą dobrze nam pasują. No jak śmierć, to raczej hańba. A Jezus mówi o śmierci, mówi o uwielbieniu. Tak Boża rzeczywistość jest inna niż nasza. Widzimy tu, że rzeczywiście my wiemy o tym, że Jezus został uwielbiony, że Pan Bóg wywyższył Go, że za swoją mękę ujrzał, ten owoc był niezwykły, powodem do radości. Możemy inaczej stwierdzić, że w przypadku Jezusa śmierć to błogosławieństwo. Śmierć to dobry efekt. Ciekawe określenie jest użyte, bo to już mamy w tym 24 wierszu. Jezus używa tego powtórzenia, zaprawdę. Chcę wam bardzo ważnego coś powiedzieć. Słuchajcie mnie uważnie. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Myślę, że bardzo ciekawie jest tu użyte w ogóle tu w tym naszym przykładzie też to słowo obumrze. Tu nie jest powiedziane umrze i koniec, ale obumrze. Czyli jest to jakby śmierć, ale nie do końca, albo niepełna śmierć, albo ta śmierć wcale nie kończy. I tu możemy zobaczyć, że Pan Jezus mówi o swoim obumieraniu. Mówi to o dwóch rodzajach obumierania. Mówi o rezygnacji z własnej woli. Obumieranie Pana Jezusa polegało na tym, że On żyjąc jeszcze umierał dla własnej woli, dla swojego punktu widzenia, dla swojej osoby. I tu ja przypomnę może kilka Jego wypowiedzi.
Między innymi mówił tak, że nie przyszedłem pełnić swojej woli. Popatrzcie, Boży Syn, doskonały, mówi o tym, że On nie będzie i nie chce wypełniać swojej woli. Można by zadać sobie pytanie, a co ty? Czy mamy lepsze zrozumienie niż Bóg? Czy nasza wola jest ważniejsza niż wola Boga? Pan Jezus widział to bardzo wyraźnie. On chciał pełnić wolę tego, który go posłał. Pan Jezus mimo swojej świętości to zrobił. Innym razem Pan Jezus wypowiada się, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mojego. I znów tu, no pokarm. Może teraz w tym okresie, kiedy pościmy, mam nadzieję, że pościmy, i wiele dobrodziejstw z tego jest. A tu teraz w kontekście tego, co czytamy, jak jesteśmy głodni, no to jeżeli pomyślimy o pokarmie, czy już jest czas, żeby zjeść ten pokarm, to jest to rzeczywiście takie bardzo głębokie pragnienie i potrzeba z głębi. I Pan Jezus używa tu tego określenia, moim pokarmem. Jestem głodny tego, aby karmić się wypełnieniem woli Ojca. Wiecie, tak mi się to kojarzy też z takim dzieckiem, które tak bardzo chciałoby być posłuszne swoim rodzicom. I ono jest takie zadowolone, kiedy może coś dobrego zrobić i kiedy właśnie nie swoją wolę, ale wolę rodziców. I przychodzi i mówi, co jeszcze zrobić? Ja jeszcze chcę w czymś pomóc. Ja chcę być użyteczny. Co jest dobre według waszego zrozumienia? Kiedy indziej znów Pan Jezus mówi, nie mówię od siebie, ale to, co słyszałem od Ojca. Kiedy indziej mówi, będąc na krzyżu, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. W każdej sytuacji, najbardziej dramatycznej, trudnej, czy też może i przyjemnej, ale po prostu Jezus nigdy nie szukał własnej woli i własnej drogi, ale zawsze patrzył na Ojca, zawsze wołał do Niego, wzywał i tą tęsknotą, aby wypełnić wolę Ojca, żył. Myślę, że Pan Jezus w taki sposób wyrażał swój szacunek do Ojca. Mimo tego, że można by było powiedzieć, no nie musiał. Jego myśli były takie, jak myśli Ojca. Uznał autorytet Ojca i wyrażał Jemu szacunek. I znów warto sobie zadać pytanie, a co ze mną? Czy wiem lepiej? Czy nie muszę pytać Boga? Czy uważam się za mądrzejszego? Wreszcie Pan Jezus w ciągu swojego życia nie tylko poddaje swoją wolę pod wolę Boga, ale oddaje swoje życie dla słusznej sprawy. W naturalny sposób my bronimy życia, bo życie jest cennym darem od Boga i to jest nasza naturalna reakcja. Ale gdy pojmiemy plan Mistrza, to nie bronimy już zachłannie naszego życia, ale wiemy o tym, że to cenne życie może być wykorzystane w bardzo cenny i wartościowy sposób. Możemy go złożyć na ofiarę Bogu, a On zrobi z naszego cennego i pięknego życia jeszcze coś cenniejszego. Tak jak w przypadku Pana Jezusa. Oczywiście Pan Jezus dokonywał dzieł doskonałych. My tylko niedoskonałe, ale też możemy czynić coś cennego, wartościowego, oddać chwałę Bogu i być elementem Bożego działania dla zbawienia tego świata. Pan Jezus wyraża się w taki sposób, daję moje życie z własnej woli. Nikt mi go nie odbiera. Tam nie było żadnej presji, tam nie było żadnego nacisku. Tam było pragnienie z Jego strony. I można by było powiedzieć, no ale zaraz, tu Pan Jezus mówi o tym, że daje z własnej woli, a kiedy modlił się w Getsemane, to wypowiada takie słowa, Panie, jeśli można, niech mnie ten kielich minie.
tak jakby kiedy indziej mówi o tym, o swojej trwodze. I tu myślę, że dla mnie to staje się coraz bardziej jasne i wyraźne, że Pan Jezus nigdy nie bał się swojej odebrania mu jego życia. On tego się nigdy nie obawiał. On wiele razy o tym wprowadzał w ten temat swoich uczniów. To uczniowie byli skonsternowani i nie gotowi na śmierć swojego mistrza. Nie byli w stanie w ogóle tego jakoś zaakceptować i nie mogło to do nich dojść. Natomiast Jezus rozmawiał o tym jako o rzeczy bardzo naturalnej, normalnej, w swoim celu, w swoim planie, planie Ojca i to było wszystko w porządku. Natomiast wiemy o tym, że ten dramatyczny moment rozgrywał się szczególnie wtedy, kiedy Jezus wołał na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Myślę, że to była ta kwestia, której Jezus się obawiał. Odłączenie od Ojca. To jest coś, przed tym Pan Jezus przestrzegał i sam bardzo nie chciał, aby to odłączenie, rozłączenie z Ojcem miało nastąpić. Natomiast nie bał się swojej śmierci. W jaki sposób to obumieranie jeszcze miało miejsce, czy występowało w życiu Pana Jezusa? Myślę, że to, że kiedy rezygnował z siebie, z własnych spraw, z własnych planów, z realizacji czegoś, co pewnie też lubił. No, lubił przyrodę. Nie wiem, czy może chętnie by poszedł gdzieś na łono natury w niektórych sytuacjach i trochę pocieszył się tym, ale widzimy, że Pan Jezus czynił siebie zupełnie przystępnym dla każdego, bez wyjątku. Wtedy, kiedy uczniowie zabraniali, żeby dzieci miały przeszkadzać, czy gdzieś tam być blisko Jezusa, no dzieci wiadomo, trochę hałasu, trochę może jakiegoś tam niezdyscyplinowania, no coś tam zabolało, coś się tam wydarzyło. Dzieci wymagają pewnej cierpliwości, pewnej dozy wyrozumiałości, miłości. Natomiast Pan Jezus widział poza tymi ewentualnymi przeszkodami coś znacznie cenniejszego, duszę tych małych dzieci. I On mówił, pozwólcie im, ja ich kocham, ja dla nich też przyszedłem. Dla nich też jest zgotowane Boże Królestwo. Pan Jezus czynił się przystępnym dla każdego bez wyjątku i dla tych, którzy z natury jakby nie mieli dostępu. Ludzie, którzy byli kalekami, ludzie, którzy byli schorowani, którzy byli czy trędowaci, nie mogli się poruszać, czy przepraszam, sparaliżowani, nie mogli się poruszać, czy trędowaci i nie mieli możliwości przystępować do społeczności ludzi. Pan Jezus był dla wszystkich dostępny. Obumierał. Tam nie było miejsca dla swego ja, dla swoich planów, dla swoich celów. Tam było miejsce dla oddania, poświęcenia siebie, dla dobrych celów, do życia, do ratowania, do błogosławienia, do pocieszania, do przynoszenia życia. I możemy zauważyć, że Pan Jezus, właśnie tak przed chwilką w tych przykładach wspomniałem też, traktował priorytetowo wieczną duszę. Jedna z takich sytuacji, kiedy przeprawiał się przy okazji ze swoimi uczniami, narażał ich na burzę na morzu, którą oni widzieli już jako śmiertelną, poważne przeżycie, poważne zagrożenie. Jezus przeprawiał się na drugi brzeg morza, po to, żeby spotkać się z jednym człowiekiem. I to bardzo dziwne spotkanie i powiedzielibyśmy, no może niekoniecznie, ale to był człowiek opętany, który był zagrożeniem dla innych, który rwał nawet łańcuchy. Nocna przeprawa i kiedy uzdrowił, uwolnił tego człowieka, oni wracali z powrotem. Dla tego jednego człowieka przez to morze przeprawiał się. Ponad wszystko Pan Jezus traktuje ludzką duszę, bo wie, że jest wieczna i jest cenna, stworzona na obraz Boga.
I kiedy czytamy ten tekst i przyglądamy się, czyli jeszcze raz w tym 24 wierszu czytamy: Stwórca całego świata, ten, który zna dokładnie życie, nasze potrzeby, priorytety, mówi: zaprawdę, zaprawdę, chcę wam coś ważnego powiedzieć. To nie jest tylko nauka związana z życiem Pana Jezusa. Tu Pan Jezus zawiera dwie prawdy. O swoim, to ziarno pszeniczne, to jest też On sam, który musiał umrzeć i zmartwychwstać, aby przynieść nam życie, ale jednocześnie jest to przykład dla Jego uczniów, a więc dla nas też, kiedy należymy do Pana Jezusa. I mówi, posłuchajcie, to jest ważna rzecz. To jest, można powiedzieć, to jest wasze przeznaczenie, aby przynosić owoc. To jest zaplanowane dla was, jako Bożych dzieci, przez Ojca. To jest doskonały plan. Pewnego rodzaju można by tu przeczytać ostrzeżenie, bo to w takiej formie jest podane. Zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem. No to nie jest taka sobie tylko wypowiedź. No i dobra. To jest poważne ostrzeżenie. To jest bardzo ważna prawda. I mówi, jeśli nie obumrze, to jest ewidentna strata. Jeżeli nie zdecydujecie się na to obumarcie, tak samo w swoim życiu, to stracicie ten wielki plan i wielkie błogosławieństwo, jakie Bóg dla was przygotował. Tak żeśmy mówili, Pan Bóg wiele pięknych lekcji zawarł w przyrodzie, ale też przyroda objawia z jednej strony piękno, a z drugiej strony też koszt i ból. I to są ilustracje do naszego duchowego życia. Na pewno takim przeżyciem jest ciąża i urodzenie dziecka. Wiemy o tym, że jest to związane z wyrzeczeniem i z bólem. Na pewno poświęcenie w procesie wychowawczym. No, kiedy to maleństwo płacze, zrywa się mama, zrywa się tata, zrywa się raz, zrywa się piąty raz. Coś nie może zasnąć. Noszą, huśtają, analizują, robią narady, robią herbatki. I takich sytuacji jest znacznie więcej. To jest też ilustracja na nasze życie duchowe. Piękną ilustracją z przyrody jest to, kiedy orzeł dla swego młodego nie ma pożywienia. To wtedy, tak jak słyszałem, rozdziobuje ranę w swoim ciele po to, aby ten młody miał jakiś pokarm. Przynajmniej, żeby go doraźnie utrzymać. I to jest niesamowity obraz. Obraz miłości i poświęcenia. Pan Jezus mówi, jeżeli nie obumrzesz, straszna rzecz, pozostajesz pojedynczym ziarnem. Ten wielki Boży plan przestaje być dla ciebie aktualny. Rozmijasz się z tym, co Bóg dla ciebie przygotował. Pozostanie pojedynczym ziarnem to brak spełnienia. Nie można być spełnionym, realizując swoje ludzkie, cielesne plany. Kiedy Pan Jezus uczy o obfitym życiu, nacechowanym prawdziwym pokojem, tak jak On to mówił, pokój mój daję wam, nie jak świat. Życiu nacechowanym prawdziwą radością, nie tak jak świat daje. I zwycięstwem, autentycznym zwycięstwem w życiu. Kiedy Pan Jezus o tych rzeczach mówi, to zakłada proces umierania dla nas. To nie jest tak tylko po prostu, no, będziecie mieć. Spokojnie, samo przyjdzie. Mówi o narodzeniu na nowo. Mówi o konieczności narodzenia na nowo. Bez nowego narodzenia nie ma bez śmierci. Musi umrzeć, aby Boże życie w nas się narodziło, musi umrzeć stare ja, stara grzeszność, wszystko to, co grzeszne i złe. Kiedy
Pan Jezus pozostawił nam chrzest, jakby potwierdzenie i wyrażenie tego, że rzeczywiście związałem się z Jezusem jako moim Zbawicielem. To tak jak apostoł Paweł nam o tym przypomina. I może ja przeczytajmy teraz ten tekst z listu do Rzymian 6 rozdziału. Rzymian 6 rozdział od 3 wiersza. List do Rzymian, 6 rozdział od 3 wiersza. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Zmartwychwstałe życie Jezusa jest piękne. Zmartwychwstałe życie chrześcijanina jest wspaniałą przygodą. Ale ono nie nastąpi wtedy, kiedy nie nastąpi wcześniej śmierć naszego ja, naszej woli, naszych pomysłów na życie i naszego usilnego dążenia do tego, aby realizować nasz własny plan. Dlatego apostoł Paweł między innymi, znów zachęcając innych braci i siostry, pisze: dlatego i ja codziennie umieram, bracia. To nie był też akt jednorazowy. To nie tylko w momencie nawrócenia, kiedy godziliśmy się na śmierć nas samych, ale to musi mieć konsekwencje w naszym życiu. Jeżeli nie będziemy tego nastawienia utrzymywać i kontynuować, to nie będzie nowego życia. Nie będzie tego pięknego zwycięstwa, o którym Pan Jezus mówił. W tym 24 wierszu mamy ten radosny wariant, ten pozytywny wariant. Jeśli ziarnko obumrze, jeśli obumrzesz dla siebie samego, jeżeli zrezygnujesz z własnego ja, to będą żniwa. To on mówi o tym, jeśli obumrze, to wyda obfity owoc takie ziarno. Taki człowiek będzie miał obfitość. Będą żniwa. No, my nie kojarzymy może dzisiaj żniw z wielką radością, bo gdzieś ten temat jest dla nas dość odległy raczej. W większości z nas przynajmniej. Natomiast pamiętacie, w Piśmie Świętym między innymi, jak jest wyrażana wielka radość, to będą się radować, jak się radują w żniwa. Żniwa dla tych, no, w tamtych czasach, dla tych ludzi, którzy żyli z tego, co musieli zasiać i później zrząć, to była wielka sprawa. Pan Bóg dał im specjalne święta, chyba przez tydzień mieli cieszyć się tym, że Bóg zaopatrzył ich. I to była wielka radość. Nie wiem, z czym my byśmy chcieli sobie to porównać, żeby uzmysłowić sobie wielką radość, ale to naprawdę jest powód do wielkiej radości, jeżeli obumiera nasze ja. Kto się cieszy? No, jak my rozumiemy, to się cieszymy. Jak nie rozumiemy jeszcze do końca, to zaciskamy zęby. Na pewno cieszy się Pan Bóg. Na pewno cieszy się niebo, bo widzi nadchodzące zwycięstwo. I tu to obumarcie w naszym przypadku to też rozumiem na dwóch płaszczyznach. Jeżeli chodzi o nasze ciało, to obumarcie naszego ciała sprawia, że ta zewnętrzna łupinka, którą mamy i cieszymy się, póki ona swoją funkcję wykonuje, kiedy zrzucamy tą naszą łupinkę, to po prostu wychodzi duch. Ciało obraca się w proch z powrotem, tak jak zostało stworzone. Natomiast ta wieczna część nas, wieczna istota, my sami, wychodzimy na wolność. Już nie mamy ograniczeń. Może ten przykład poczwarki i motyla jeszcze pomaga nam sobie to trochę lepiej uzmysłowić. No ta poczwarka ani zbyt miło nie wygląda. Nie jest zbyt miła, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie. Kobiety, jak widzą, to piszczą często. To nie jest pisk radości. Ani ma też wiele ograniczeń. No,
taka poczwarka porusza się bardzo wolno. I... Natomiast kiedy z niej przepoczwarza się w motyla, no to wtedy wszyscy chętnie patrzymy. O, pięknie pomalowany, wspaniały, przynosi radość i on jest wolny. Więc to jest jedna płaszczyzna, jeżeli chodzi o ten proces obumarcia, tu dotyczy naszego ciała. Natomiast drugi, jeszcze istotniejszy, to jest obumarłe właśnie życie nasze, naszego ja i zmartwychwstałe życie, tak żeśmy czytali o tym symbolu chrztu, zmartwychwstałe życie z Chrystusem. No te dwa życia mają dwie różne jakości. Ludzie najczęściej wyrażają to ludzkie życie, kwitują stwierdzeniem, co to za życie. Niektórzy jeszcze bardziej pikantnie to wyrażają, ale zmartwychwstałe życie Jezusa było życiem pełnym chwały, było życiem, które przynosiło radość, zdumienie, nowe możliwości, nieograniczenie. Pan Bóg chce nam uzmysłowić trochę bardziej i chce, abyśmy uwierzyli Jemu, jak warto jest zrezygnować z tej formy właśnie poczwarki i przeobrazić się w tego pięknego motyla i żyć tym Bożym życiem. I wtedy rozwijamy się, wracając do ilustracji ziarna pszenicznego, to obumarłe ziarno zostawia tą skorupkę, a spod niej wyrasta piękne, świeże, młodziutkie życie. Jeżeli ktoś chce zjeść coś zdrowego i takiego świeżego i dobrego, no to to są kiełki. Kiełki pszenicy. One są dobre, wartościowe. To jest bardzo dynamiczne życie tam. A w tym 25 wierszu czytamy, że kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Ten wiersz może niekiedy budzić pewne trudności, ale przyjrzymy się mu troszkę bliżej. Tu mamy obraz naszego naturalnego ja. Kto miłuje swoje życie, utraci je. To jest życie, które, w którym ja, nasze ja jest na pierwszym miejscu. To jest to życie cielesne. To jest negatywna miłość. Jest miłość pozytywna, kiedy ktoś dla kogoś czyni coś dobrego, poświęca się. To mamy przykład negatywnej miłości skoncentrowanej na sobie, bardzo egoistycznej, która nie pozwala mieć pozytywne, dobre relacje wobec innych, ale która jest egoistyczna i konsumpcyjna, która dąży tylko do realizacji własnych pożądań. Niestety wszyscy tacy jesteśmy. Tu nie ma co się łudzić. Z natury, dopóki Pan Bóg nas nie dotyka i nie przemienia, jesteśmy wszyscy tacy. I jeszcze ta natura niestety w nas w jakimś stopniu ciągle pozostaje aż do śmierci. Wszyscy urodziliśmy się w grzechach, w złych motywacjach, w egoizmie, w złym nastawieniu. Dążymy do zaspokojenia swoich pragnień i pożądliwości. I robimy to bardzo intensywnie i dynamicznie. Chciałbym tu może też jeszcze sięgnąć do tego, co Pismo mówi w tym temacie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Otwórzmy sobie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. I wiersze 15 od 15. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od 15. Tu znów z Bożej perspektywy. Tu nie ma wieloznaczności. Tu jest jasne i wyraźne określenie. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Jednym z takich sygnałów właśnie takiego nastawienia jest na przykład może wtedy, kiedy czuję się nieswojo, bo ktoś coś ma, a ja nie mam.
Albo sobie kupił, a ja nie. Jeżeli czuję się nieswojo w takiej sytuacji, to jest pewien sygnał. Takie samospełnienie w cielesnej wersji, między innymi jedna z osób, którymi się opiekowałem, John, to był człowiek, który po ludzku urodził się, można powiedzieć, w czepku, bardzo szczęśliwie. Jego ojciec miał bardzo wysokiej klasy zakład jubilerski, produkował biżuterię, która no, to była z najwyższej półki. W związku z tym tam było dużo pieniędzy, tam było wygodne życie, tam nie było niedostatku. Natomiast wygląda na to, że tam była właśnie koncentracja właśnie na tym, żeby spełniać te własne ja, ale zamiast tego szczęśliwego życia było spełnienie tego, czym Pan Jezus mówi. Jeżeli ktoś chce swoje życie zachować dla siebie, je straci. Wiecie, John już w wieku takim starszym był bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Zamkniętym, złośliwym. W międzyczasie jego żona kilka lat wcześniej, no coś musiały być tu jakieś frustracje bardzo głębokie, zaniemówiła. Przestała mówić. No, jej psychika siadła zupełnie. Praktycznie nie było kontaktu. No, można powiedzieć, że postradała zmysły. Była od niego odseparowana. On sam też w jego postawie, w jego myśleniu, w jego złośliwości było bardzo wiele negatywu i tam też już brakowało logiki. To jest jeden z przykładów, ale tego mamy wystarczająco. Jak tylko nawet obserwujemy historię ludzi, tych wielkich ludzi, ludzi sukcesu, zwłaszcza estrady, filmu, ekranu i czytamy o tym, jak przebiegało ich życie i jak bardzo często jechało po równi pochyłej do przepaści i na końcu dramat. W pewnym momencie często przychodzi świadomość albo podświadomość, że rozminąłem się z czymś istotnym w życiu. No nie wyszło jakoś. Miało wszystko być pięknie, a nic się nie udało. Właściwie nic nie ma już znaczenia, a ilość pieniędzy już w ogóle absolutnie się nie liczy. Przychodzi frustracja, przychodzi złość. Nie ma się na czym oprzeć. Niekiedy ludzie chcą jeszcze resztką możliwości i sił złapać życie, ile się da. I następuje zupełne poluzowanie granic, łamanie praw jakichkolwiek, rozpusta, swawola. No, żeby jeszcze użyć tego życia, bo się kończy. Z nadzieją na to, że jakąś radość się jeszcze przeżyje. To jest to, o czym Pan Jezus mówi. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i od 26 wiersza przeczytam też ten fragment. I Pan Jezus mówi o tym, że w związku z taką powszechną bezbożnością, która będzie coraz bardziej się rozwijała i rozszerzała, zwłaszcza u końcu czasu, w których my jesteśmy, opisuje tu apostoł Paweł, jak między innymi, czym się to będzie cechowało. W nadziei, że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chałpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Pan Jezus używa tu określenia teraz w stosunku do tej właściwej postawy, która będzie owocować i to oficie. Jeśli ktoś nienawidzi życia swego na tym świecie.
I to tu jest przekazane w kontekście obnażenia. Ja nie poddaję się iluzji tych oszustw, tych pożądań, tych pragnień pustych i świeckich, ale patrzę na nie trzeźwo i obnażam. I widzę, jak to jest puste, grzeszne, cielesne. Jeżeli ktoś nienawidzi tych rzeczy, to jest pogardzanie tymi rzeczami, jako złymi, jako intruzem dla mojego życia, jako jakąś chorobą, jakąś inwazją. I to są różne puste i pożądliwe praktyki. Ja tylko tak może wymienię kilka dla przykładu. To są programy telewizyjne, które w dzisiejszych czasach są. My w domu, dzięki Bogu, już telewizora długo, długo nie mamy, ale jak właśnie jestem jako pracownik u kogoś, to mam okazję sprawdzić i zerknąć i zobaczyć, jak to jest głupie i puste, jakie to jest omamianie. Jak po prostu generalnie już cały trend, oczywiście tam są jeszcze małe perełki, ale to naprawdę trzeba bardzo precyzyjnie i szukać z lupą, żeby coś fajnego wybrać. To jest przekaz internetowy, bo tam jest też mnóstwo oczywiście śmieci i grzesznych i złych rzeczy. I znów to są te pułapki. Jeżeli tego nienawidzimy, to jest ta właściwa postawa, o której tu Pan Jezus mówi. Tak, styl życia, budowanie własnej chwały. Budowanie własnej chwały. Jestem kimś, ludzie mają mnie szanować. No, niekiedy przez ubiór, niekiedy przez zachowanie, postawę, no różnie to jest. Niekiedy to może być jakiś samochód, niekiedy to może być moja pozycja gdzieś w pracy, albo nawet ogródek, albo nawet jakiś tam wypielęgnowany specjalnie ogródek jest, może być źródłem mojej chwały. Posiadanie, bo mam, a ten sąsiad no nie ma. To mogą być nawet marzenia emerytalne. No, jak już będę na tej emeryturze, to będzie życie. Ja już sobie tam wszystko układam powolutku. Jeżeli to jest cel, jeżeli zmierzamy w tym kierunku, to rozmijamy się z czymś, co najważniejsze. Nie mówię, że odpoczynek na emeryturze jest złą rzeczą. Nie mówię, że dobre spędzenie czasu jest złą rzeczą. Ale kiedy to staje się tym pragnieniem, tym sednem. Iluzja partnera to z kolei dla młodych ludzi. Jak tą piękną dziewczynę zdobędę, to jest mój cel. Będę szczęśliwy. Wszelkimi sposobami dążę. Dopnę tego. Jestem sprytny, dam rady. A może z kolei dla dziewczyn może być no, taki mądry chłopak, ten to zrobi karierę. No, z takim żyć to powinno być dobrze. A może już jest bogaty, ma bogatych rodziców. To są ludzkie sposoby myślenia. Pan Jezus burzy to wszystko. I w pierwszym liście Jana, to w tym tekście, którym żeśmy czytali, tam następny wiersz mówi, i świat przemija razem z pożądliwością swoją. Świat przemija. Wiele przykładów mamy w Biblii. Między innymi Biblia zachęca nas do tego, Pan Jezus mówi, spójrzcie na żonę Lota. Ona oglądała się wstecz. Jej serce gdzieś tam ciągnęło. I to jest fizyczny przykład tego, do czego taka postawa zmierza. Do kamienia, do stania się niczym, słupem soli, do skończenia życia. Tu życie rzeczywiście się kończy. To nie ten kierunek. Tak tym żyję. Rozentuzjazmowałem się, natomiast jest tu jakaś materialna rzecz. Dobrze, że dla kaznodziejów. I muszę przerwać gdzieś chyba koło połowy albo troszkę dalej. Ale wiem, że dużo żeśmy sobie też już cennych rzeczy przypomnieli, a nie chciałbym po prostu przedłużać za bardzo. Także widzę, że już muszę niestety urwać. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze się zreflektowali, może jeszcze jednym zdaniem.
Pan Jezus przekazuje nam bardzo ważną prawdę, prawdę od samego Boga. Mówi to bardzo wyraźnie, bezpośrednio, mówi to otwarcie, tam nie ma ryzyka pomyłki. To jest po prostu dobra rada dla swoich dzieci. I mówi, jeżeli nie obumrzesz, masz niesamowitą stratę w swoim życiu, nie ucz się, przegrasz swoje życie. Jeżeli swoje życie oddasz Bogu, Jego planowi, Jego woli, jeżeli zechcesz być, jeżeli zobaczysz, że On mówi prawdę i że Mu warto wierzyć, i nie tylko wierzyć teoretycznie, ale naśladować, pójść za Nim, że jest to niezwykły kapitał, jest to piękny kierunek, który Bóg mi objawił, będziesz miał życie. I to życie wieczne, już teraz i na całą wieczność.